Dzień dobry w sobotkę. Ja dzisiaj troszeczkę jakby przesadziłam z konturowaniem, ale mam nadzieję, że jak włosy mi wyschną, słuchajcie, to nie będzie tego tak widać, bo wiecie, polecał mi tu i trochę ten mój policzek zasłonią. Już nie mam czasu, żeby to zmyć i poprawić. Ogarnęliśmy trochę chatkę. Andrzej pomył łazienkę, ja w końcu umyłam swoje pędzle i gąbki, bo to już wołało o pomstę do nieba. Pochowałam też pozostałe rzeczy do szafek, także już prawie nic tu nie leży. Nie pokażę wam jeszcze podłogi, bo są tu już śmieci, które trzeba wynieść, ale ogólnie jest naprawdę, słuchajcie, dobrze. Naprawdę dobrze. Andrzej pojechał do sklepu po jakieś tam drobne przekąski, dlatego że jedziemy do Michałowic, tam przy tym hotelu takim znanym i lubianym. Jest teraz taka karczma i zdaje się, że można właśnie łowić rybki, a nasz przyjaciel Grzesiu ma fazę ostatnio na wędkowanie, także wybieramy się tam, zjemy wspólnie jakiś obiad, ale wiecie, nie wiem jak długo w sumie będziemy tam siedzieć, więc Andrzej właśnie pojechał po jakieś przekąski i miał też podjechać kupić w Pepco taki, wiecie, kocyk piknikowy, taki, który ma ceratkę od spodu i materiał jakby tak, żeby na nim usiąść. Zobaczymy, czy mu się uda. Ja właśnie spakowałam kremy z filtrem, bo dzisiaj jest 30 stopni, słuchajcie, jest po prostu taka patelnia, że nie mam słów. Także żebyśmy się nie spiekli, mam przygotowane właśnie kremiki. Spakowałam też sobie ten puder, żeby w razie czego móc tutaj załagodzić sytuację, która się wydarzy na mojej twarzy, ale co ważniejsze, zapakowałam Instaxa. Ostatnio bardzo, nie wiem, nawet nie wiem kiedy go ostatnio używaliśmy, ale mam wrażenie, że jakoś dawno temu. I tak dzisiaj rano robiłam porządki właśnie w tych szafach i zobaczyłam te wkłady, które tam leżą i mówię nie, biorę to, strzelimy sobie pamiątkowe foto na miejscu. Przygotowałam też czapeczki, żeby wiecie, osłonić trochę głowę. Także tak, czekam teraz na Andrzejka, aż wróci. Co? I jedziemy. A, i mogę pokazać wam jeszcze dwie rzeczy, które kupiłam, a które już do mnie przyszły, bo może ktoś będzie ciekaw. Ostatnio jak byłam u fryzjera, mówiłam wam, że wąchałam zapachy do domu. Tutaj mam taką swoją szafkę z takimi ładnymi rzeczami. O, teraz widzieliście leki, ale ogólnie są tutaj też zapachy. I ojku, jak powiedziałam, tak zrobiłam. Zamówiłam zapachy, o nawet pasuje do nich dzisiaj, bo są taka czerwona. Tutaj mamy patyczki zapachowe, to jest 100 ml, Kalmia oczywiście, Venom Essence. I mam też drugi zapach, już wam mówię jak się nazywał, bo zawsze pamiętam tylko jedną. Dobra, nie powiem wam jak się nazywa. Dekadent, a to drugie przeczytajcie sobie sami, bo to jest chyba coś z języka francuskiego, tak bym obstawiała, więc nie będę kaleczyć, ale zamówiłam sobie te dwa zapachy. Na razie mam otwarty zapach z Ritualsa i chyba po prostu poczekam aż mi wywietrzeje, a dopiero potem otworzę sobie któreś z tych skalmi, chociaż zobaczę, jak znajdę zatyczkę do tego, co mi tu stoi, bo do tego powinna być gdzieś zatyczka i chyba nawet tam leży, to zamknę sobie to opakowanie, a otworzę właśnie któryś z tych, dlatego że te zapachy z Kalmi powiedziałabym, że są takie bardziej owocowe, no nie? Czyli takie właśnie akurat teraz na ten czas letni. Dobra, koniec gadania, dzwonię do Andrzeja, zapytam gdzie jest. Może już nie będę go ściągać, żeby tu wchodził na górę, tylko po prostu zejdę na dół i wsiądę do samochodu, bo jesteśmy umówieni na 16, a jest 15:20. Nie lubię się spóźniać, a wewnętrznie czuję, że trochę się spóźnimy. No ale no cóż, no żyćko. Dojechaliśmy na miejsce, zobaczcie, tu jest karczma Rybaczówka, tu jest łuk Unii Europejskiej, a tu jest, słuchajcie, hotel i ja w tym hotelu miałam studniówkę. Andrzej mówi, że nigdy tu nie był. Zobaczcie. Bardzo ładnie tu jest, prawda? Bardzo ładnego mam kierowcę. Kasia mnie dzisiaj zabrała. Zobaczcie. O, ktoś tu jedzie, a skręci chyba. No raczej tutaj to nie wjedzie. Nie ma co wjechać. Ale ładnie jest. Tam jest woda i zaraz sobie pójdziemy może gdzieś właśnie w tamtą stronę. Nie wiem szczerze mówiąc, po czym tu można chodzić. Na pewno jest tu restauracja taka otwarta, do której można sobie po prostu przyjść. I na pewno dalej są tutaj wesela i studniówki, bo widziałam na stronie. Chyba nas nie wygonią, co? No nie, sądzę, że nie. Tylko właśnie zastanawiam się, powiem wam, że totalnie nie pamiętam, gdzie mieliśmy tą studniówkę, czy to był ten budynek, czy ten mniejszy, ale chyba to był tamten obok. Stąd nie? To nie widać tego mniejszego, ale może tutaj jest armata na wejściu. Ej, no było chyba coś takiego, no i właśnie jak się wchodzi, to są takie złote lwy, tak o. Zaraz zobaczymy, co tu się wydarza. Nie. Skromnie. Prawda? No to było 8 lat temu. Tu miałaś studniówkę? No tak. Zobaczcie, tu akurat fontanna, ale chyba nie działa. Ale widoki... Wygląda jakby się połamała, bo zobacz. Ten pan jest bez nóg, a tam są nogi. Topielec. Mamy topielca, a tutaj jest taki ładny taras. Idźmy zobaczyć. Ja tu nie byłem. Czy to jest, Kasia, jak w Dubaju, Wenecja? Taka polska Wenecja. No, jaki kraj, taka Wenecja. Nawet może jest. Być. Ale to się nawet nazywa, Andrzej. Tak? No. A no tak, Wenecja Palace. O, tu jest ta druga sala. Jest nawet most zwodzony, są jakieś łódeczki. Ładnie. No, my będziemy iść tam, żebyście nie pomyśleli, że w tym pałacu. Nie no, idziemy do karczmy. Tak, idziemy do karczmy. Ale zobacz, jest taka fajna altana do zdjęć. Znaczy, i mostek. Ja nie wiem, czy w tej altanie to śluby plenerowe się nie wydarzają. Przyjechaliśmy do karczmy, która, słuchajcie, jest przy takim ekstra łowisku. A zgadnijcie, co jest na moim talerzu. Pizza. Iście lokalnie. Ale u Pauli też, także czuję się rozgrzeszona. Tak to wygląda z innej perspektywy. Grzesiu tutaj już rozstawia swoje miejsce profesjonalnego rybaka. Tak sobie to nazwijmy. Bardzo ładnie ten hotel wygląda od strony wody, naprawdę. Ekstra. Powiem wam, że jest tutaj bardzo przyjemnie, mamy ławeczkę. Wziąłam Instaxa, więc robimy sobie foteczki. Jest ekstra, mamy też strefę kibica. Siadaj, Paula, siadaj, siadaj. Mamy też strefę kibica, także tutaj leci mecz Igi Świątek. Iga właśnie przegrała drugiego seta. Oby wygrała trzeciego. No tak, a panowie, słuchajcie, dzielnie walczą. No i Andrzej nabył nową umiejętność. Nauczył się otwierać butelkę piwa butelką wody. Jejku, jak czas w weekend szybko leci. Czy u was też tak jest, że te dni tak mijają, tak jakby pstryknąć palcami dosłownie? Wczoraj wróciliśmy z naszego wypadu, jakże sympatycznego. Żeśmy się tak jakby trochę z Pauliną i z Grzesiem pożegnali, prawda, Andrzejku? No. Myślimy, że może tak być, że do września się już nie zobaczymy. No i zaprosiliśmy naszych nowych sąsiadów, czyli Ole i Damiana, żeby do nas wpadli, bo był mecz, ale mecz był w sumie tylko pretekstem, tak bardziej chodziło o to, żeby się spotkać, pogadać i trochę się posocjalizować. No i powiem wam, że super, tak nam się dobrze gadało, żeśmy się rozeszli o godzinie 2:30, więc zanim żeśmy się z Andrzejem zbrali do spanka, już była godzina 3:00, więc spaliśmy do 11:00. A teraz Andrzej, bohater roku, przywiózł sushi, które zamówiliśmy. Także taki leniwy weekend. W ogóle patrzcie, Andrzej siedzi przy stole, ale super, co? Andrzeju, no. Pokazujecie ludziom. Andrzej jest przy stole, mamy stół. Jakie to jest ekscytujące. A w ogóle dzisiaj Andrzej montował dla was film i się okazało, że mamy jeszcze vloga z czasu zanim ścięłam włosy. Więc taki... No, taki lekki bałagan się zrobił na kanale, ale mam nadzieję, że nam to wybaczycie. A teraz co? Wyciągam to i bierzemy się za jedzonko. Andrzejku, a ty co tam robisz? Piszę maila do naszego świetnego zarządcy o tym, że miesiąc temu były myte platformy i cały czas woda pod nimi stoi i zaczynają gnić. A no właśnie, bo wczoraj, Andrzeju, co robiłeś z sąsiadem naszym? No, byliśmy na zwiadach pod platformami i jest źle. No... Nie jest dobrze, słuchajcie, nie jest dobrze. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Tutaj imbir, czyli coś dla mnie. Andrzej, słuchajcie, nie lubi imbiru. Co mnie w sumie cieszy, bo będzie właśnie więcej dla Katarzyny. Zobaczcie, jakie ładne te roleczki. Tu już mam przygotowany sos sojowy, talerzyk. No i co, bierzemy się za jedzenie. Obiadek zjedzony i to jest, moi drodzy, ten czas, żeby w końcu się wziąć za mój prezent, ale nie mogę go otworzyć.